Minęło 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a przez te wszystkie lata miasta w regionie realizowały wiele inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych. Przypominają o tym m.in. tabliczki z charakterystyczną unijną flagą, ale też kolejne wydanie komiksu Pan Europa, Paweł Jędruśik. Licho nie śpi to tytuł kolejnej części komiksu Pan Europa, w którym tym razem autorzy skupiają się głównie na trzech miastach łodzi, rybniku i czeladzi i starają się odpowiedzieć na pytanie, co byłoby bez unijnych pieniędzy. Co by się wydarzyło, gdyby to się nie wydarzyło i jakiś świat by nas otaczał, więc ta historia poniekąd pokazuje nam, jak się rzeczywistość wokół nas zmieniła. A zmieniła się znacznie. Przykładem są choćby zrewitalizowane obiekty po kopalni Saturn w Czeladzi. Miejsca zostały ocalone od, no nie uśmy się od zniszczenia dzięki temu, że po pierwsze znaleźli się fascynaci architektury industrialnej, i dwa, znaleźli się ludzie, którzy sięgnęli po fundusze europejskie. Dla Czeladzi taki komiks to m.in. forma promocji miasta. Burmistrz przyznaje, że to właśnie fundusze unijne pomogły uratować zabytkowe obiekty. Te obiekty, które dzisiaj podziwiamy, na pewno by tak nie wyglądały. Nigdy byśmy się nie podjęli tego zadania, bo ze środków własnych nie byłoby możliwe, żeby je zrealiz zrealizować, żeby zrewitalizować. To już szósta edycja komiksu Pan Europa, poprzednie poruszały między innymi tematykę związaną z koronawirusem, smogiem czy wojną w Ukrainie.